Cześć, z tej strony Kamil. Piątek, 18, kolejna kryptoprasówka przed nami. Zaczynamy. W dzisiejszej kryptoprasówce porozmawiamy sobie o trendach. Porozmawiamy sobie o jednym konkretnym trendzie, który według mnie w 2020 roku mocno wejdzie na rynek i będzie się naprawdę znacząco liczył. Porozmawiamy o tym, które z aktualnych platform mogą w pewnym sensie dostarczyć najlepszy produkt związany z tym trendem. Porozmawiamy o tym, jak to wpłynie na inne kryptowaluty, inne blockchainy i porozmawiamy sobie o tym, jak na tym wszystkim oczywiście zarobić, jak na tym wszystkim zyskać od strony biznesowej i takiej inwestycyjnej. Wszystko to, co dzisiaj usłyszycie, to są przemyślenia, które budowały się gdzieś tam w mojej głowie już od dłuższego czasu. Z różnych stron pobierałem odpowiednie informacje, przeróżne informacje na temat właśnie tego trendu. Rozmawiałem z ludźmi, którzy na samym początku, gdy jeszcze nikt nie mówił o Ethereum, gdy Ethereum był ledwo co po ICO, to już prowadzili meetupy, spotykali się z ludźmi, to znaczy tworzyli meetupy związane z Ethereum i mówili o tym, jak duże może być Ethereum. I wszystko to, co dzisiaj usłyszycie, będzie właśnie takim zlepkiem informacji. Co prawda nie będzie mocno technicznie, nie będę wchodził w typowo techniczne zagadnienia, bo uważam, że są od tego lepsze osoby na rynku, ale przedstawię Wam to od tej strony, od takiej, której ja lubię najbardziej, czyli w jaki sposób ten trend może wpłynąć na rynek, jak na tym wszystkim skorzystać i w jaki sposób ten świat blockchainowy będzie wyglądał w następnych latach. Więc nie przedłużając już teraz, przechodzimy konkretnie do głównego tematu odcinka. Go! Co to za trend, pewnie zastanawiacie się. I myślę, że osoby, które czytają, słuchają, oglądają też te wideo tutaj na YouTubie, czytają je gdzieś na Facebooku, w swoich przemyśleniach, które wrzucam, to wiecie, o czym mówię. Mówię o interoperacyjności, o tym, żeby w końcu ten świat blockchainów, różnych blockchainów ze sobą połączyć w jeden ogromny network effect. Tydzień temu nagrałem odcinek o Ethereum i wspomniałem tam o tym, że Ethereum właśnie według mnie jest tym takim blockchainem wszystkich innych blockchainów, czyli tak naprawdę Ethereum ma to pierwszeństwo do wszystkiego, to na Ethereum buduje się najwięcej rzeczy i tak dalej i to jest prawda. Ethereum ma najwięcej deweloperów, najwięcej się buduje. Tylko jest jedna bardzo ważna rzecz. Wraz z Ethereum 2.0 bardzo dużo można przeczytać w mediach o Ethereum 2.0. O tym, jak duży upgrade to będzie dla całej sieci, o tym, w jaki sposób to może pozytywnie wpłynąć i co jakiś czas też pojawiają się negatywne scenariusze odnośnie tego, że Ethereum może się nie udać w taki pełny sposób przejść na Ethereum 2.0. Chciałbym właśnie dzisiaj o tym porozmawiać. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że przejście na Ethereum 2.0 to jakby stworzenie całkowicie nowego blockchaina opartego konsensus proof of stake. To, co będzie się, w jaki sposób w ogóle ma wyglądać to przejście na Ethereum 2.0. Ethereum 1.0, który znamy dzisiaj, na którym jest zbudowane tak dużo rzeczy, na którym tak dużo deweloperów jest, którzy codziennie budują coś nowego, będzie po prostu funkcjonowało. Wraz z odpaleniem Ethereum 2.0, na Ethereum 2.0 będą wprowadzane nowe upgrade'y przyspieszające sieć i sprawiające, że ta sieć będzie bardziej przyjazna do budowania czegokolwiek w oparciu o Ethereum 2.0. Oczywiście priorytetem tego Ethereum w pierwszej fazie Ethereum 2.0 jest security, czyli zabezpieczenie tej sieci, żeby ona była faktycznie bezpieczna, równie bezpieczna, albo nawet bezpieczniejsza niż to, co mamy w tym momencie w Ethereum 1.0. Zwróćcie uwagę, w jakiej jesteśmy sytuacji. Jesteśmy w sytuacji w takiej, w której pod tym Ethereum 1.0 zbudował się największy efekt sieciowy, jaki kiedykolwiek mieliśmy na rynku. Uważam, że to jest większy efekt sieciowy niż Bitcoin zbudował. To wszystko, ta cała wiedza, ci deweloperzy i tak dalej są przyzwyczajeni do standardów, które panują w Ethereum 1.0 i za jakiś czas przejście na Ethereum 2.0, jeszcze dopowiem, przejście na Ethereum 2.0 ma trwać kilka lat, ale
Wizja tego jest taka, żeby przenieść cały ten network effect, cały ten efekt sieciowy tych deweloperów, te aplikacje, te smart kontrakty, które to są, przenieść w pewien sposób na Ethereum 2.0. Jest to ogromny upgrade i ogromne wyzwanie dla całego Ethereum. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę, co tutaj się może podziać. Z jednej strony mamy w tym momencie sieć wspieraną przez górników, czyli są kopalnie podłączone pod Ethereum i jest coś takiego jak difficulty bomb, czyli po prostu obniżenie po prostu wartości w bloku, ilości eterów w bloku, wydobywanym bloku. I chodzi o to, że stopniowo to difficulty bomb będzie sprawiało, że to kopanie tego etera nie będzie opłacalne. I ma to wszystko współgrać z takim płynnym przejściem na Ethereum 2.0. Czyli do jakiej sytuacji dochodzimy? Dochodzimy do sytuacji, w której sieć Ethereum 1.0 wraz z każdym miesiącem, może nie każdym miesiącem, ale z kolejnymi okresami będzie się stawała coraz mniej opłacalna dla górników. Jeżeli będzie się stała coraz mniej opłacalna dla górników, to górnicy będą odłączać swój sprzęt. Jeżeli górnicy będą odłączać swój sprzęt, to Ethereum 1.0, ten chain, nad którym teraz działamy, będzie jakby w pewnym sensie coraz słabszy, coraz mniej bezpieczny. I ma to wszystko współgrać z przejściem tego całego network efektu na Ethereum 2.0, które już wtedy ma być stabilniejsze, które ma być bezpieczniejsze i tak dalej. Tylko problem jest taki, że z tego co rozmawiałem, to jest stosunkowo duże wyzwanie, aby sprawnie przenieść wszystko to, co zostało zbudowane na Ethereum 1.0 na Ethereum 2.0. Więc zobaczcie, w jakiej jesteśmy w tym momencie sytuacji. Jesteśmy w sytuacji, w której Ethereum odpala swój własny blockchain. Mało kto sobie z tym zdaje sprawę. Tak to ma wyglądać. Swój własny blockchain oparty o konsensus proof of stake, który z biegiem czasu będzie musiał przenieść ten efekt sieciowy. Czyli na samym początku ten blockchain, można powiedzieć, że będzie goły i wesoły. I o co tutaj chodzi? Chciałbym zauważyć, do jakiej sytuacji dochodzimy na rynku. Dochodzimy do sytuacji na rynku, w którym pojawiają się dwie bardzo konkretne firmy, które zawalczą o ten network effect z Ethereum. Jest to Cosmos i jest to Polkadot. Polkadot, chciałbym się dzisiaj skupić trochę na Polkadot. Polkadot jest projektem stworzonym przez Gavina Wooda. Gavin Wood jest współzałożycielem Ethereum. Zakładał Ethereum z Vitalikiem. Niektórzy twierdzą, że Gavin Wood ma większą wiedzę niż Vitalik, a dodatkowo ma ogromną wiedzę też biznesową, inwestycyjną i co jak co, Gavin Wood, nie chcę też tak porównywać, bo Vitalik to jest ikona sama sobie, ale Gavin Wood wzbudza większe zainteresowanie i zaciekawienie takiego prawdziwego, realnego biznesu. I o co chodzi? Polkadot ma za zadanie, Gavin Wood opowiada o Polkadot w takim sensie, że jeżeli Ethereum, jeżeli Waves, jeżeli Cardano, to porównać to do takiego prawa, można powiedzieć, że każdy z tych blockchainów to swoje własne prawo. Można powiedzieć, że Ethereum prawo europejskie, tam Waves prawo nie wiem, rosyjskie, azjatyckie i tam Cardano można powiedzieć, że amerykańskie. To Gavin Wood opowiada o Polkadot w takim sensie, że Polkadot ma być prawem międzynarodowym, który w pewien sposób połączy te wszystkie inne prawa i zaproponuje i pokaże na stole prawo, które ma obowiązywać, które może obowiązywać wszystkich i dzięki temu prawu blockchainy, czyli te wszystkie inne państwa w tym porównaniu moim, mogą ze sobą współpracować, wymieniać się i tworzyć wspólne biznesy. I to jest właśnie Polkadot. To wszystko dzisiaj, co będę opowiadał, siedzi w mojej głowie i to będą takie przemyślenia. Niektóre może nie będą się jak na razie kleić, ale chciałbym wam to wszystko wyrzucić. Wyrzucić i po prostu kawa na ławę. Polkadot startuje już za kilka miesięcy. Tak naprawdę wypuścili już swój taki testnet. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszym kwartale 2020 roku wystartują. Polkadot naprawdę ma mocne zaplecze, aby stworzyć technologię blockchain 3.0, czyli ten blockchain, który
pewnym sensie połączy wszystko to, co mamy. Dużo osób, które bardzo wcześnie współpracowały gdzieś tam z Ethereum, które wierzyły w Ethereum, które tworzyły meetupy i tak dalej, uważają, że Polkadot jest jednym z najlepszych i najciekawszych pretendentów do tego miana blockchaina 3.0, który połączy te wszystkie efekty sieciowe innych blockchain. I właśnie o tym jakby jest cały ten odcinek. Może wcześniej nie powiedziałem tego konkretnie, ale właśnie o tej interoperacyjności. O tym, że w 2020 roku zobaczymy ogromną bitwę o tą interoperacyjność. I może zapytacie, może się zastanawiacie, ok, zacząłem od Ethereum, jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma takie, że Ethereum i Polkadot swej technologii są podobne. Tak naprawdę można powiedzieć, że i Cosmos, i Polkadot, i Ethereum 2.0 są ze sobą konkurentami. I jeżeli zakładamy, że Ethereum 2.0 to całkowicie osobny chain, to zobaczcie, w jakim miejscu jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, w którym cała ta może gonitwa, cała ta bitwa o tego lidera rynku może narodzić się na nowo. I to, co ja widzę, to, że w tym 2020 roku zobaczymy mocną batalię o interoperacyjność, o stanie się swego rodzaju standardem dla komunikacji między blockchainami. I w tym momencie, jakbym miał powiedzieć, to Cosmos jest najdalej. Binance Dex, ogromne firmy, inne ogromne firmy budują w oparciu o Cosmos. Cały ten algorytm, który jest w Cosmosie, daje swego rodzaju dowolność, czyli Cosmos pokazuje swoje rozwiązania, pokazuje swój konsensus, swoje możliwości i mówi, ok, możesz z tego korzystać jako deweloper i my możemy Cię wspierać tak zwanym Cosmos Hubem, swego rodzaju protokołem, może nie protokołem, ale swego rodzaju know-howem i swego rodzaju z bezpieczeństwem, który pozwoli Tobie bezpiecznie wbudować w oparciu o Cosmos, o jednostkę Atom, o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o cały staking, ale z drugiej strony Cosmos mówi, ale jeżeli nie chcesz opierać tego o naszą jakby tutaj, o ten Cosmos Hub, o te nasze know-how, o to wszystko, co stworzyliśmy dla Ciebie, to nie ma problemu. Możesz też się pod nas podłączyć i stworzyć swój własny model konsensusu, własny model zabezpieczenia sieci. Kosmos jest swego rodzaju, daje swego rodzaju decyzję. Możesz pójść i współpracować z nami i wtedy jesteś w pewnym sensie ograniczony, ale dajemy Ci od razu bezpieczeństwo sieci i tak dalej. A z drugiej strony zbuduj to z nami, jeżeli nie chcesz opierać się o nasze bezpieczeństwo, jeżeli chcesz stworzyć swój własny model konsensusu, swoją własną sieć pod swój własny blockchain, pod Cosmos, no to tutaj też mamy dla Ciebie rozwiązanie. Każdy ma plusy i minusy, to decyzja należy do Ciebie. I te założenia między Cosmosem a Polkadot się nieco różnią. Polkadot jest bardziej, można powiedzieć, zamknięta, czyli pokazuje rozwiązania do interoperacyjności, do rozmawiania blockchainów między sobą, ale tak naprawdę wszystko skupia się na tym hubie, można powiedzieć, Polkadot. Czyli my dajemy Tobie świetne możliwości, świetne narzędzia do zbudowania, do podpięcia się pod nasz ekosystem i do stworzenia całkowicie nowego modelu biznesowego komunikacji między blockchainami, ale musisz w pewnym sensie korzystać z naszego rozwiązania, naszej sieci i tak naprawdę opierać to o doty, czyli o jednostkę w Polkadot. Zauważyłem coś takiego, że nie do końca jakby ci deweloperzy, ludzie naprawdę ogarnięci w tym tutaj ekosystemie blockchainowym i tak dalej, którzy dużo już widzieli, nie do końca chcą postawić na jedną z tych kart. Bardziej tutaj stawiają na taki, hedżują cały ten rynek, czyli stawiają i na Cosmos, i na Polkadot, i na Ethereum w pewnym sensie. To, co jest ciekawe i to, co łączy jakby wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, to, że interoperacyjność to next big thing, czyli taka kolejna rzecz, do której będzie zmierzał cały ekosystem. Kolejna rzecz, która pozwoli zbudować całkowicie nowe aplikacje, całkowicie nowe modele biznesowe, nowe modele ekonomii tokena i będzie to kolejny ogromny krok naprzód.
zgodność jest stuprocentowa. Pytanie tylko, która z platform to zapewni. I to, co ja chcę powiedzieć, to, co mam nadzieję, że przekazałem w tym filmiku, to to, że miejcie na uwadze ten trend. To przede wszystkim interoperacyjność. To będzie coś, co będzie grało główne skrzypce w najbliższym czasie. Z drugiej strony, miejcie na uwadze liderów tego rynku. Kto z kim i w jaki sposób walczy. I zwracajcie uwagę nie do końca na technologię, ale na to, kto buduje w jaki sposób, jakie zespoły z jakich części świata wspierają jaki projekt, bo dochodzi do swego rodzaju, do takiej, można powiedzieć, wojny nawet blockchainowo-geograficznej, czyli Azja wspiera bardziej, Chiny bardziej wspierają Polkadot, a gdzieś tam Zachód, czyli gdzieś tam Ameryka i tak dalej, bardziej kosmos. I to wszystko jest tak ciekawe, tak w ogóle inspirujące i uważam, że to będzie właśnie ten trend, na którym ogromne też zyski i pieniądze będzie można zarobić, bo większość z nas jest tutaj, żeby w pewnym sensie partycypować w tym wszystkim, co będzie tworzone w tych nowych trendach opartych o blockchain. Czekają nas niesamowicie ciekawe czasy, ciekawe rzeczy. Myślę, że w tym momencie skończę. Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że to, co jest ciekawe, to Polkadot może być swego rodzaju hubem w kosmos i na odwrót też się może stać. I w tym wszystkim może też, można też dodać jeszcze Ethereum jako hub, który współpracuje z kosmos albo Polkadot. Więc czekają nas ogromne zmiany, czekają nas zmiany, na których będzie można dużo zarobić, ale też trzeba być na bieżąco z tym, co się dzieje, bo o tym nie mówi się w mediach. Bardziej w mediach, tego co widziałem, to mówi się, że Craig Wright nie ma dostępu do Bitcoina, do Bitcoinu, skoro i tak to powiedział kilka tygodni temu. To jest w ogóle dla mnie to, co się dzieje w tych mediach związanych z kryptowalutami, to jest po prostu paranoja. Ktoś manipuluje na maksa. W sumie media na tym polegają, żeby manipulować. Ale warto wejść w to niżej, bo wszystko wskazuje, że to jest ten trend, który zbuduje następne kilka lat. I nie tylko chodzi o te protokoły, które w pewnym sensie będą działały i kto będzie liderem, ale chodzi przede wszystkim o aplikacje, o nowe aplikacje, o nowe modele biznesowe, o nowe modele decentralized finance, które będą budowane w oparciu o to, bo tam też mogą być ogromne szanse dla nas. Tak jak myślałem jakiś czas temu, że wizja tego rynku kryptowalut, w ogóle technologii blockchain będzie taka, że będzie jeden lider, w oparciu o który wszyscy będą budować aplikacje, to w tym momencie zmieniam moją predykcję. Przy czytaniu mnóstwa artykułów, po rozmawianiu z ludźmi, którzy tworzyli tą branżę od początku, stwierdzam, że przyszłość tego rynku kryptowalut blockchainowych będzie wyglądała tak, że będzie protokół, który połączy wszystkie inne blockchainy i będą ze sobą łatwo, prosto współpracować i deweloperzy będą mogli budować obojętnie w oparciu o co? W oparciu o Waves, w oparciu o Cardano. To nie będzie miało znaczenia, bo prędzej czy później ten cały efekt sieciowy z każdego blockchaina połączy się w jednym miejscu i stworzy ogromną wartość. Więc jeżeli uważasz, że Ethereum będzie lepszy od Cardano, Cardano będzie lepszy od Wavesa, Waves będzie lepszy od Trona, według mnie to nie ma znaczenia. Za jakiś czas zobaczymy ogromną interoperacyjność pomiędzy blockchainami i tak naprawdę pytanie jest jedno. I to jest pytanie, na które jeżeli odpowiemy sobie odpowiednio, jeżeli zrobimy dobry research, bardzo dobrze można na tym wiedzieć. Co będzie tym protokołem, który połączy to wszystko razem? To jest pytanie, z którym Was zostawiam. Przechodzimy do zakończenia. Odcinek, w którym po prostu wyrzuciłem wszystko to, co mam w głowie. Wiem, może nie wszystko to, co mam w głowie na zasadzie trendu interoperacyjności, ale najważniejsze rzeczy. Wspomniałem o Ethereum, wspomniałem o tym zagrożeniu, które widzę, które widzą też osoby, które są dużo dłużej w rynku i pod względem technicznym są maksimum ogarnięte. Ja też będę starał się na kanał zaprosić właśnie te osoby, które mnie inspirują. I postaram się, żeby te materiały były takie dla typowego Kowalskiego, o co mi chodzi. Prosty język, język korzyści, co dany protokół sprawi i co, na co pozwoli.
I mam nadzieję, że takimi materiałami, takimi wywiadami dostarczymy jeszcze większą tutaj wartość na ten kanał, bo najbliższe lata będą niesamowicie ekscytujące. Interoperacyjność przede wszystkim. Nawet to potwierdza jeden z gości, założycieli Bitfinexa. Oni się nie mylą za często, więc warto na to zerknąć. Pamiętajcie, że wszystkie informacje odnośnie grup, na których rozmawiamy, na których są ogłoszenia, macie tutaj za darmo w opisie pod każdym filmem. No i co? Zostawiam Was z memem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.